witamy w kolejnym odcinku z cyklu Time Out. Dziś moim gościem będzie Andrzej Paszkiewicz. Witam. Andrzej, powiedz nam, jak zaczęła się twoja przygoda z koszykówką? Gdzie stawiałeś pierwsze kroki? Pierwsze kroki z koszykówką, szkoła podstawowa. Tak, nie będę oryginalny, szkoła podstawowa. Jedynie co, chyba dość późno, bo w okolicach 6-7 klasy szkoły podstawowej. I to właściwie wszystko. Dalej chyba tak jak cała młodzież, nazwijmy to gdzieś jakieś WF-y, SKS-y. Zajarany tym, że mogę grać z reprezentacją klasy starszej. No i, że tak powiem, to mnie odciągnęło chyba od piłki nożnej, bo nie ukrywam, że wcześniej oczywiście Legionowia, tak? W KS Legionowi grałem w piłkę nożną i też jakieś tam sukcesy, jakaś bramka strzelona, tak? Tak jak teraz spotykam się ze znajomymi, każdy opowiada, w czym to nie był, w jakiej reprezentacji to nie uczestniczył, tak? Natomiast no, za młodo chyba każdy gdzieś coś reprezentował w ten sposób. Czyli koszykówka okazała się bardziej atrakcyjna niż piłka nożna? Myślę, że może nie do końca, tak? To był gdzieś tam splot różnych wydarzeń, gdzieś jakiś, nie wiem, trening, pamiętam, piłki nożnej, gdzie przyjechaliśmy z kolegami chyba większych, przyjeżdżaliśmy na stadion rowerami, po czym się okazało, że gracze, tak, starszej drużyny seniorów po powrocie do szatni, no, zniszczyli, zrujnowali nasze rowery, zrzucili na kupę, poskakali sobie po nich, no, nie było świadków, nie było kogo obarczyć winą, rodzice zdenerwowani, gdzieś tam moi rodzice stwierdzili, że nie będą mnie dalej wysyłać, że tak nie może być, no i to tak gdzieś tam łącznie się, że tak powiem, splot różnych wydarzeń i skończyło się na koszykówce. Zaczynałeś właśnie szkołę na zajęciach SKS. Jaki był twój pierwszy klub, gdzie grałeś tak już bardziej profesjonalnie? Bardziej profesjonalnie pierwszy klub to Turów Zgorzelec, natomiast pierwszy klub, w którym zacząłem grać, to Legion Legionowo. I jak tam ci szło? Czy pierwsza piątka była twoja? Różnie. Raz byłem w pierwszej piątce, raz nie. Natomiast no, to było, nie ma co ukrywać, to była amatorska drużyna zebrana. Byliśmy, że tak powiem, z grają chłopaków, którzy dużo ze sobą grali, dużo, że tak powiem, cieszyliśmy się koszykówką, czego wydaje mi się w niektórych drużynach, klubach teraz brakuje. No i chyba to przekładało się na nasz sukces, gdzie tak naprawdę bez żadnej zagrywki, bez żadnej jakiejś tam, nie wiem, unożonej gry udało nam się wywalczyć awans do wtedy drugiej ligi, czyli tak jakby obecnej pierwszej, czyli drugiej klasy rozgrupowej. Właśnie powiedziałeś, że pierwszy klub taki, w którym grałeś profesjonalnie, to Turów Zgorzelec. Jak tam przeszedłeś, czym różniły się treningi, jak to, czy ten świat koszykówki pewnie wyglądał zupełnie inaczej niż w Legionie? No tak, no nie ma co ukrywać, że no tak jakby z jakiegoś tam amatorskiego, totalnie amatorskiego basketu, tak, gdzie przede wszystkim były tylko nasze, nazwijmy, no nie wiem, chęci, tak, gry, przeszedłem do drużyny, w której no, wszystko było podyktowane wobec koszkówki. Cały plan dnia, tak, całe życie i to było niezłe, to był po prostu salony, tak, salony koszykarskie, mógłbym to powiedzieć, w ten sposób określić, genialnie, no. W takich klubach naprawdę warto grać, tak, chociażby żeby zobaczyć to. Nie miałem okazji jak Czarek w NBA, bo z tego co się orientuję, to jest już w ogóle inny poziom, ale... Odbiegając od koszykówki, podobno byłeś w wojsku, czy możesz nam coś o tym opowiedzieć? Nie ma co opowiadać, każdy powinien spróbować, każdy mężczyzna uważam, że powinien spróbować, że tak powiem, może nie tyle spróbować wojska, co powinien pójść do wojska, tak? Faktycznie byłem w wojsku przez rok czasu, nie to, żeby, no, oczywiście na początku z własnej chęci, potem już niekoniecznie tak bardzo, nie tak chętnie, no ale tak, wydaje mi się, że każdy mężczyzna w swoim życiu powinien te 3 do pół roku spędzić w wojsku, no, uczy takiego życia, zaradności i twardości. To trzeba by... kształtuje charakter w dużej mierze. Tak. Czy opowieści o szorowaniu szczoteczkami do zębów podłóg i tak dalej, to rzeczywiście prawda? Takie rzeczy się zdarzają? Takie rzeczy się zdarzają. Powiem więcej, zdarzają się gorsze rzeczy. Dużo gorsze. Tak. Natomiast no, jest wiele, bardzo wiele sposobów na uprzykrzenie życia żołnierzowi, tak, no i to nazwijmy to błędne koło, tak, przychodzi młody, starzy go gnębią, potem starzy odpoczywają, a że tak powiem ci starsi gnębią młodszych, przychodzą następni młodsi, no i koło się zamyka, tak, no. Tak to wygląda mniej więcej. Powiedziałeś, że każdy powinien wojska spróbować chociaż na 3-6 miesięcy. Czego ciebie nauczyło wojsko? Co z tego wyniosłeś? Znaczy to, co jest chyba istotne właśnie w służbie wojskowej, że
otrzymuje się rozkaz i tak naprawdę najpierw należy go wykonać, potem można go zakwestionować, tak? To, co jest istotne, nie ma sytuacji bez wyjścia. Gdzieś tam dostaje się rozkaz, no i kiedy wiesz, że coś musisz zrobić, a pomimo tego, że są, no nie wiem, okrojone możliwości, zaczynasz się rozglądać, kombinować, tak, no naprawdę, zaczynasz korzystać z tego, co jest wokół ciebie, tak? No i rewelacja, no muszę przyznać, że po wojsku wiele rzeczy stało się prostszych, nie ma sytuacji, że ojejku, nie wiem, zepsuł się samochód, co ja zrobię. No, rozgląda się człowiek, o tu coś leży kawałek szkła, to szkłem mogę przeciąć jakiś tam pasek, tutaj mogę coś wypróć, tu coś związać, tu coś doczepić i zawsze uda się jakimś tam, nazwijmy to taki ala miejski survival, tak? W ten sposób, no. Więc myślę, że każdemu by się to przydało. No i charakter, no, kształtuje charakter, gdzie jeżeli chodzi o wojsko, no ja poszedłem jako sportowiec do wojska, tak więc czułem się może odrobinę lepszy, byłem chyba jednym z trzech czy czterech z maturą w wojsku, tak więc już w ogóle czułem się jakiś wyjątkowy, no a tego nie ma. No, byłem poborem zimowym, pierwsza jakaś tam akcja w lesie, czołganie na odcinku 200 metrów, no to gdzieś tam, nazwijmy to, byłem 20-50 metrów przed wszystkimi, no i kapram, tak sobie stało, obserwował. Jak już byłem, no dosłownie metr, tak, od metr, powiedział, szeregowy Paszkiewicz, szeregowy Kowalski na końcu jest ranny, wróć się, pomóż mu. Tak więc okazało się, że no nie ma, że tak powiem, wyjątku, nie ma kogoś, kto powinien się wyróżniać w wojsku. Jesteśmy monolitem i wszyscy musimy to zrobić, bacząc na to, czy drugi daje radę, czy nie, musimy trzymać się razem, tak, i to pomaga bardzo. Czy ten epizod w wojsku pomaga ci też w życiu sportowym? Tak, zdecydowanie tak. Gdzieś tam człowiek musi chować swoje ego, jeżeli ma się jakieś, nazwijmy to, możliwości, które mogłyby zabłysnąć, no trzeba je wykorzystać, bo nie zawsze, nazwijmy to, dobre chęci idą w parze z efektem, z rezultatem, więc zdecydowanie tak. Oczywiście mógłbym, wielu narzeka, że nie gram tego tak jak kiedyś, no i mógłbym rzucać wiele więcej w stronę kosza, nie zawsze może by wpadało, ale myślę, że jakiś procent by się tam, lepsze 10-1 niż 10-0, tak, więc myślę, że na 10 rzutów ten 2-3-4 by wpadły, tylko musiałbym oddać 10 rzutów, ale moich 10 rzutów oddanych wiąże się z tym, że gracze, którzy teraz mają możliwość też pokazania, tak, i są może w lepszym etapie, w lepszej formie niż ja, by nie mogli tych rzutów oddawać, tak, tak więc no gdzieś tam staram się to, jakby to określić, no nie wiem, dawkować, tak, no w Radomiu poczułem, że, jak to określamy, zostałem dotknięty ręką Boga, no to rzucałem w stronę kosza, wpadało i fajnie, no szkoda, że przegraliśmy, szkoda, że nie miałem okazji do oddania większej ilości rzutów, ale tak, myślę, że to pomaga. Znany jesteś z szerokiego uśmiechu, dobrego poczucia humoru, dużo żartujesz też, to jest jakby twój sposób na siebie, czy po prostu to jest twój charakter, taki jesteś? Kurczę, to jest taki temat do żartów, znaczy nie, ja żartuję z tego, natomiast to nie zawsze jest do żartów, tak? No, tak, być może staram się ubarwiać rzeczywistość, codzienność, natomiast no, patrząc na moją karnację, na gdzieś tam różne perypetie życiowe, nie zawsze było mi do śmiechu, no i jedyna szansa gdzieś tam radzenia sobie z tym, no to obracać to gdzieś tam w żart, tak? Wiele osób mówi, że mam dystans do samego siebie, no ale też nie miałem wyjścia, no. Nazwijmy to jak później, że tak powiem, słynny film Ósma Mila, tak, z Eminemem, no jeżeli ktoś mnie obraża, no to jeżeli sam będę z siebie szydził, tak, tudzież szydził z otoczenia, no to nie będzie mógł mnie skrzywdzić, tak, no i to jest, nazwijmy to, jakaś tam zasłona, tak, jakaś zasłona dymna, po dziś dzień gdzieś tam to skutkuje, ludzie sobie czasami, nie wiem, żartują, kibice tam czasami się zdarza, że ktoś mi pojedzie wiązankę, no ale oczywiście trafia to do mnie, tak jak gdzieś tam to w sobie chowam, tak, no ale to nie jest tak, że będę to przeżywał przez jakiś tam długi okres czasu, tak. Padnie jednym uchem, postaram się, popracuję na tym, żeby padło drugim. No i chyba uśmiech nie jest szeroki, tylko ta szpara. Ale jej nie widać zazwyczaj. Zdarzyło ci się może kiedyś, że rozmawiałeś z kimś totalnie poważnie, a ktoś ci nie wierzył, stwierdził, że sobie robisz z niego jaja? Stanowczo za często się to zdarza, tak. No, no tak, no wydaje mi się, że no codzienność jest na tyle w danej chwili, no nie wiem, nazwijmy to szarobura,
Tylko fajniej jest, kiedy sobie człowiek, nie wiem, żartuje ze wszystkich, ze wszystkiego. Niestety nie wszyscy mają dystans do siebie, co zresztą często widać w internecie, gdzie wylewany jest jad i brudy na drugie osoby. No ale tak, brakuje ludziom dystansu i przez to, że ja często żartuję, potem jak coś mówię poważnie, a wydaje się to być, no nie... Nie jest takim, nazwijmy to, pewnikiem, no to traktują to jako, że nie, na pewno żartujesz. No i zdarza się kilka nieporozumień, tudzież sytuacji takich newralgicznych, gdzie ja coś potrzebuję, mówię, ale naprawdę to potrzebuję na już. Nie, żartujesz, znowu mnie oszukujesz, nie? Tak to jest. Przypominasz sobie może twój jakiś taki żarcik, który był jakiś taki najlepszy, najbardziej zapadł ci w pamięci, albo był taki, który rozśmieszył dużą ilość osób? Nie, to mówię, to jest ciężko określić, tam gdzieś kiedyś podawałem jakieś różne żarty, tak, natomiast to nie jest tak, że to są żarty w danym, żart jest śmieszny w danym momencie, w danym otoczeniu, z danym klimatem, tak, no i to nie jest tak, że człowiek, że ja, nie wiem, siedzę i tak jak teraz myślę, dobra, co ja tutaj ci powiem do mikrofonu, żebyś się rozśmiał, tak, roześmiał i w ogóle, i żeby było śmiesznie. Nie, to jest po prostu dany moment, dana sytuacja i czasami tak wpada iskra i jestem z tych, którzy szybciej mówią czasami niż myślą i chyba to z tego wynika. Wspomniałeś o tym, że z powodu swojej karnacji musiałeś się... Że z powodu swojej karnacji musiałeś się nauczyć dystansu do siebie. Miałeś problemy związane z swoją karnacją kiedyś? No tutaj... Kurczę, to jest sytuacja taka, że każdy miał jakieś problemy, tak? Każdy miał za młodu jakieś, nie wiem, problemy. Jeden przez to, że był dresiarzem, drugi, że był punkiem, trzeci, że raperem. Ten chodził w szerokich spodniach, robił sobie wrogów z jakichś tam, nie wiem, punków, tak? Punk, bo miał dziwną fryzurę, to już komuś to nie pasowało, go zaczepiał. No ja przez swoją karnację miałem, nazwijmy to, wrogów. No, tak po prostu, tak? No po dziś dzień ludzie nie traktują mnie jako Polaka. Nie dziwię im się, bo jestem czystej krwi Azjatą, jak widać. Tak więc, no co mam powiedzieć, no tak, no, były to różne sytuacje, natomiast chyba z takich jednych, którą chyba najmilej wspominam, muszę przyznać, najmilej, gdzie na Mazurach byłem, na Mazurach z kolegą byłem, to była koniec 8 klasy podstawki, jesteśmy na Mazurach i gdzieś tam na plaży się wygłupiamy i podchodzi do mnie koleś, no ja też już na łyso byłem, chyba się obcinałem, on podchodzi do mnie, wysy koleś i coś zaczyna, a cześć, a skąd jesteś? On mówi, że Andrzej, tutaj zaczęliśmy sobie gadać. No i gadamy, koleś, a chodź jeszcze pogadamy. No i idziemy z moim kolegą, idziemy właśnie tak, nie wiem, on tam 5 metrów dalej miał ręcznik. No i się, koleś zaczął się ubierać, tak? No i w tym momencie tak zwany mój szósty zmysł pajęczy zaczął dawać znać, serce zaczęło szybciej bić, no a koleś kulturalnie dżinsy założył, pięknie szeleczki na boki sobie wisiały, glany zawiązał, założył koszulkę, piękną czerwoną koszulkę z krzyżem, tak, celtyckim, tak, czy jak to się zje. No i już wiedziałem, że prawdopodobnie za chwilę będę miał duże kłopoty. Tym bardziej, że zorientowałem się, że tam słyszałem jakieś krzyki, myślałem, że to są jakieś, no ktoś się bawi, tak. No a to byli jego koledzy, w okolicach chyba 8 osób. No i jechali mu zdrowo, że tam zostaw tego, tą małpę, odejdź od tego murzyna, tak więc no mówię, no to teraz już będzie trzeba piękną operację zrobić, plastyczną twarzy. No a się okazało, że chłopak po chwili rozmowy ze mną poznał mnie, tak, nie ocenił mnie po, nazwijmy to, po zewnętrznych cechach, zorientował się, że jestem Polakiem z jakąś tam dziwną, nazwijmy to, domieszką krwi, nawet nie wiem, czy afrykańskiej, jakkolwiek. No i on zaczął mnie bronić, tak? Jego koledzy zaczęli do nas podchodzić, zaczęli coś tam zaczepiać, a on, co jestem mu wdzięczny, jeżeli ogląda, zaczął się w moim imieniu bić ze swoimi kolegami, tak? Oczywiście miał, no tam jeszcze był alkohol i w ogóle, no i cóż, no obronił mnie, gdzieś tam musiałem szybciutko jeszcze uciekać, no przecież oczywiście sam nie dał rady 7. No ale tak, miło to wspominam, że osoba, od której się spodziewałem ataku, stanęła w mojej obronie. No i potem gdzieś tam dorastając musiałem też uważać na różne tego typu sytuacje. Wróćmy może do tematu koszykówki, gdy grałeś w Piasecznie, byliście taką drużyną, która była trochę drużyną zebraną z graczy, którzy mieli ochotę grać, ale nie mieli gdzie. A mimo to prawie że awansowaliście do pierwszej ligi. Czego wam wtedy zabrakło? To jest takie pytanie, powiem tak, drużyna była zgrana coś właśnie na zasadzie jak legionowo, gdzie zaczynałem, tak, że po prostu graliśmy ze sobą,
dość długo, nauczyliśmy się grać ze sobą, wiedzieliśmy kto co potrafi. Nie było, nazwijmy to, odgórnego bata na zasadzie, że musicie zrobić taki i taki wynik. Nie było, że jak będziemy źle grać, to nie wiem, wyrzucą nas albo wypadniemy, no bo nie były to jakieś, nie wiadomo, były to jakieś stypendia. Oni byli wdzięczni za to, że my chcemy za takie pieniądze, powiedzmy, się tam pojawić, tak? Bo to był raptem zwrot kosztów paliwowych i tym podobne. I ludzie, no, że tak powiem, poświęcali się i było grupa ludzi wokół, którzy dużo, że tak powiem, swojej pracy i energii tracili. No i chyba jedyne co zabrakło, to wtedy bym rzekł, że wsparcia miasta, bo się okazało, że gdzieś tam miasto niestety nie zamknęło budżet roczny. Gracze, którzy nie mieli pracy, opierali się tylko i wyłącznie na, że tak powiem, na tych stypendiach z koszykówki, no nie byli w stanie mieć, że tak powiem, przeżyć normalnie. No i zaczęły się po 3-5 graczy na treningach, 2 treningi albo 1 trening w tygodniu. No jak przyszło co do czego, jak się skonfrontowaliśmy z drużyną wyżej postawioną, się okazało, że oni byli super przygotowani zarówno taktycznie, jak i fizycznie. No a my już byliśmy, że tak powiem, u spadku formy, co zresztą później w następnym sezonie podobna sytuacja, gdzie graliśmy z Legią w playoffach i tak samo, no, nas Legia rozbiła, pomimo że czuliśmy się mocni, a starczyło nam sił może na 10-15 minut. I później właśnie ty trafiłeś do Legii Warszawa. I jak to się stało? Co cię tutaj zaprosił? Trener Bakun ze mną porozmawiał, tak. Widział, że no, w Piaseczyń się źle zadziało. No i mówi, słuchaj, no, rynek warszawski jaki jest, każdy widzi, tak. Gracze, że tak powiem, no, chcieliby duże pieniądze, żeby móc grać tak jak gdzieś w innych województwach, no ale widać wielu graczy po prostu pasję, że oni chcą dalej grać. No i nazwijmy to, że byłem gdzieś tam tego typu graczem, trener zadzwonił, zapytał się, czy nie chciałbym, z racji tego, że odradzamy potęgę, nie mamy jeszcze środków, ale chcemy, żeby ktoś coś zrobił dla Legii, my będziemy po prostu, no, żeby tworzyć to odrodzenie potęgi. No i tak, fajny projekt, zdaję sobie sprawę, że coraz krócej mi zostało tego czasu, żeby zagrać w NBA, więc mówię, no, Legia jest też dobrym miejscem. I jak się czujesz w tej drużynie? Dobrze ci tutaj? Tak, tak, jak najbardziej. Oczywiście to, co wcześniej mówiłem, musiałem sobie, co wojsko pomogło, tak? Musiałem sobie poprzestawiać trochę też priorytety, gdzieś tam to ego sobie schować w kieszeń, tak? No bo nie jestem gdzieś tam czołowym graczem. Mam problemy z, nazwijmy to, przebiciem się wyżej. No ale też zdaję sobie sprawę, że z moją teraz gdzieś tam, z moimi parametrami, nazwijmy to, fizycznymi, no nie będzie mi łatwo, tak? No, ale kibice ostatnio mnie też fajnie zmotywowali na różnych komentarzach, więc liczę, że wszystko przede mną. Ile jeszcze zamierzasz pograć koszykówkę, jak twoje zdrowie ci na to pozwala? W zeszłym sezonie mówiłem, że fajnie będzie, jak dociągnę do 40. Jestem ligę wyżej, tak? W pierwszej lidze, no i troszeczkę inaczej wyglądają treningi, są trochę mocniejsze. Nawet jak będę chciał do 40 dotrwać, to myślę, że rozpadnę się za jakieś 1,5 roku. No ale nie, no teraz gdzieś tam naprawiam wszystkie swoje mikrourazy i będę chciał, że tak powiem, wyjść na taką naprawdę prostą, gdzie nic mi nie przeszkadza, bo tak jak widać, niestety kontuzje trapią naszą drużynę i nawet gracze lepiej fizycznie, nazwijmy to, przygotowani lepiej i młodsi, tak, szybciej regenerujący się, no gdzieś tam doznają urazów. Wydawałoby się, że nie zawsze w sytuacjach, no może nie to, że trudno do przewidzenia, no ale w takich sytuacjach, gdzie no nie powinno się nic stać, a jednak są jakieś tam urazy. Tak więc no cieszę się, że na razie mnie te kontuzje większe omijają. No i liczę, że uda się tak, no nie wiem, na playoffy w tym sezonie wejść z formą i pociągnąć drużynę, być może nawet do awansu. A po zakończeniu kariery chciałbyś zająć się trenerką? Tak, tak. Dużo osób mi mówi to, że mam fajny dar przekazywania jakiejś tam wiedzy, tak, szczególnie wytłumaczenia niektórych rzeczy. No i gdzieś tam nie ukrywam, że upatruję swojej szansy, być może właśnie tutaj w Akademii Koszkarskiej Legii, tak? Jeżeli nie Akademia Koszkarska Legii, być może gdzieś dalej, tak, może jakieś inne drużyny, być może założę swoją jakąś tam, nie wiem, szkółkę, bo szczerze mówiąc nieistotne jest, gdzie fajnie, żeby ta koszkówka znowu była taka, no nie wiem, popularna jak kiedyś, tak, że się szło, nie wiem, latem przez boisko i prawie każde boisko było zajęte i było ileś tam dzieciaków, które czekały, żeby zagrać, tak, a nie na zasadzie, że 3-4 gra i ej, ktoś chce dojść, żebyśmy mogli zagrać, tylko w ten sposób, żeby to było takie popularne. Może nie jak piłka nożna, bo tego nie przebijemy, ale jest paru graczy typu Gortat, Czarek Trybański, tak, Maciek Lampek, którzy no pokazują
w skali europejskiej, teraz jeszcze Warczyński, także no, potrafimy, że tak powiem, wychować dobrych graczy. No i być może to zaowocuje jakimś tam właśnie zachęceniem młodzieży do gry. Wiadomo, że koszykówka jest twoją pasją, to nie ulega w ogóle wątpliwości, a czy oprócz niej masz jakąś pasję, której się oddajesz w wolnym czasie? Myślę, że jak w większości rodziców, to chyba dzieci są pasją, tak? Ludzie są, no, może w sytuacji, kiedy ma się jedno dziecko, można mówić o jakiejś innej pasji, a to mama się rozejmie, a to ten to jest przy tak jak mam trójkę dzieci, no nie ma czasu na jakieś inne pasje, no. Trzeba pasję dzielić z dziećmi, tak? Czyli no, ja od zawsze lubiłem kreskówki, komiksy, no i to tak, że tak powiem, się odnajduje w jakimś tam oglądaniu bajek z córkami. No oczywiście wolałbym obejrzeć Batmana, który niszczy wrogów i w ogóle jest zarąbiście, no ale przecież nie będę pokazał córkom, jak Batman rozkwasza nosy innym tam jakimś łobuzom. Więc na chwilę obecną jestem na etapie Krainy Lodu i takich tam wróżek. Więc być może to wpływa na moją mentalność na boisku, że jestem za delikatny. Dobrze, no to dziękuję ci za rozmowę, bardzo życzę dużo zdrowia dla ciebie, dla całej rodziny i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam kibiców.